bułkę sobie. A tu syno garlicę turecką. No, a my jedziemy do pracy. Piękny poranek. A w szopie mam dwóch gości. Tu jest gniazdko i parka dymóweczek. Tu im zrobiłem wylot w deskach i tak sobie odpoczywają. Dzisiaj może nie jakoś spektakularnie, ale jeden kotlecik wpadł. Hoppa. I fajny kabelek do rozbiórki. A dodatkowo coś, z czego jestem bardzo zadowolony. Na starym nasypie kolejowym wyszła mi taka miniaturowa buteleczka ze szkła morskiego. Kuba Lipiec będzie wiedział, o co chodzi. Jak to cieszy. Stara, piękna buteleczka. Pozdrawiam Cię, Jakub. I do następnego ujęcia. A tu jest mój kącik rzeczy znalezionych lub pozyskanych, bo doniczka z Włocławka pochodzi z Pszoka, a reszta znaleziona lub wykopana. Tak, i wieczorny relaksik przy moim baniaczku, mojej małej kałuży po pracy. Pięknie. Uwielbiam ten stan, kontemplować rzeczywistość, patrząc na podwodny świat. Coś pięknego. Jeszcze 7 km i będę na dworcu. Teraz się wspiąłem pod taką górę. Tam widzicie, jak żwirownia się w staw fajnie wgryza. Pięknie. Dzisiaj raczej drobnica, aczkolwiek kilka kotlecików też wpadło. Oh.
ten jest chyba najlepszy. Jakiś tam drucik i taki aluminiowy, nie wiem, garnek. I znalazłem stary kałamarz albo butelkę po atramencie. No nie wiem, jak doczyszczę, to się okaże. Także pozdrawiam wszystkich. Relaks po pracy z moimi muszlowcami. Super ryby, ale bardzo skryte. Dzisiaj taki późny powrót z pracy. Dzisiaj autem, bo jeszcze zakupy musiałem ogarnąć. No i wpadło pół auta wagi lekkiej. Wystarczyło skręcić w prawo 800 metrów i pyk!